Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa, ponownie w hali. Moim Państwa gościem dzisiaj jest koszykarz AZS Koszalin Piotr Dąbrowski. Witam. Witam serdecznie. Co do ostatnich występów, widać było, że troszeczkę chyba już zeszło z Was powietrze. Te dwa ostatnie Wasze występy no chyba pozostawiały wiele do życzenia. No na pewno. No, w tym Wrocławiu przegraliśmy końcówkę. W Starogardzie to samo, do trzeciej kwarty jakoś tam nam szło, a później tak wyglądało, jakbyśmy opadli z sił i przegraliśmy. Patrząc na ten mecz we Wrocławiu, to taki pojedynek, który był w zasadzie przełomowy, który jeszcze w jakiś sposób dawał Wam spore szanse na to, żeby powalczyć jeszcze o fazę play-off i w zasadzie po tym meczu jakby się wszystko zacięło. No tak, no po tym meczu przegranym no już prawie straciliśmy szansę, może jakbyśmy tam wygrali, może byśmy... Nie wiem, bardziej, no lepiej zagrali ten mecz z Czarnymi, dałby nam play-offy, ale teraz już za późno, nie ma co wracać do tego, trzeba się skupić na tym meczu w niedzielę i postarać się go wygrać. Przewrotnie, tak patrząc na ostatni mecz i Twoją statystykę, to w starciu z Polfarmą całkiem niezłe zawody Ci się udało rozegrać. No dobrze się czuję na tej hali, także cieszę się, że... Tak zagrałem, ale szkoda, że to się nie przełożyło na zwycięstwo drużyny. No tak, to jest w sportach zespołowych. No, najważniejsza jest drużyna, dlatego indywidualne statystyki nic nie dają. Przechodzimy do podsumowania tego, co się działo w minionym tygodniu. Wyniki, tabele, a także zapowiedź kolejnej serii spotkań, a będzie się działo. Oto wyniki 28. kolejki spotkań w Tauron Basket Lidze. Śląsk Wrocław przegrał z Rosą Radą 73-80. Anwil Włocławek pokonał Polfarmek Skutno 84-58. Turów lepszy od Siarki 108-85. Asseco wygrało z Polfarmą 79-70. MKS Dąbrowa Górnicza pokonał Energię Czarnych Słupsk 89-76. Stal Ostrów Wielkopolski przegrywa ze Stelmetem 58-70. Rosa pokonała Trefla 73-64. Polski Cukier Toruń pokonał na wyjeździe Start Lublin 96-63. King Wilki Morskie Szczecin pokonały AZS Koszalin 101-73. 29. kolejka. King Wilki Morskie Szczecin lepszy od Śląska Wrocław 89-64. Stelmet pokonał Turów 83-64. Siarka przegrała z MKS-em 87-93. Energia Czarni Słupsk pokonała Asseco Gdynia 101-58. Polfarma pokonała AZS Koszalin 81-72. Tref lepszy od Stali 78-60. Polfarmex przegrał z Rosą 62-64. Polski Cukier Toruń pokonał Anwil Włocławek 70-68. Pozostał do rozegrania mecz pomiędzy Polfarmą Starogard Gdański a Startem Lublin. W tabeli prowadzi Polski Cukier Toruń z dorobkiem 55 punktów. Tyle samo ma Rosa Radom 54, Stelmet Zielona Góra 52, Anwil Włocławek 51, Energia Czarni Słupsk 49, King Wilki Morskie Szczecin, tyle samo Polfarmek Skutno 46 punktów ma Turów Zgorzelec. Na 9. pozycji Asseco Gdynia 46 punktów, 45 ma MKS Dąbrowa Górnicza, 44 AZS Koszalin, 41 Polfarma Starogard Gdański, tyle samo Stal Ostrów Wielkopolski, 39 Tref Sopot, po 38 Śląsk Wrocław i Siarka Tarnobrzeg, 34 Start Lublin. Mecze zaległe przed nami. Z 13. kolejki Energia Czarni Słupsk zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, Stelmet Zielona Góra, ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Z 22. serii Asseco Gdynia zmierzy się ze Stelmetem Zielona Góra. A w najbliższy weekend ostatnia seria pojedynków. Rywalizacja rozpocznie się od meczu Anwil Włocławek – King Wilki Morskie Szczecin. Pozostałe spotkania w niedzielę. Śląsk Wrocław podejmie Polfarmę Starogard Gdański. AZS Koszalin zmierzy się z Energią Czarnymi Słupsk. Asseco Gdynia podejmuje Siarkę Tarnobrzeg. MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się ze Stelmetem Zielona Góra. Turów Zgorzelec zmierzy się z Treflem Sopot. Stal podejmuje Polfarmex. Rosa zmierzy się z Polskim Cukrem Toruń. Anwil Włocławek – Start Lublin. Najbliższy weekend, no taka atrakcyjna rywalizacja na zakończenie sezonu. Tutaj podejmujecie Energię Czarnych Słupsk. Słupszczanie w zupełnie innej sytuacji. Zespół, który już awansował do playoffów, już się zastanawia nad tym, z kim będzie rywalizować w tych playoffach. Wy tak naprawdę macie tutaj wiele do zyskania, bowiem no, ten sezon można powiedzieć trochę taki stracony, ale mimo wszystko w starciach derbowych można sporo się zrehabilitować.
No na pewno wiemy, jaki to jest mecz dla kibiców z Koszalina. My na pewno damy z siebie wszystko i zrobimy co tylko można, żeby ten mecz wygrać i godnie zakończyć ten sezon. Podczas nam pierwszy mecz w Słupsku, no nie jest to łatwy rywal. Zespół ze Słupska, no trzeba powiedzieć, tutaj mierzy wysoko. Jest to ekipa, która gdzieś tam powinna się bić o medale. Gdzie szukać klucza do zwycięstwa w takim spotkaniu? No na pewno to jest dobra drużyna, no, pokazała to choćby w ostatnim meczu, wygrywając 101 chyba do 58 za Seko, no ale tutaj się gra ciężko, tutaj będzie to na pewno zupełnie inny mecz i grą zespołową i walką myślę, że możemy spokojnie z nimi rywalizować. Czy odczuwa się jakieś takie napięcie przed takimi spotkaniami? Już nieraz tutaj występowałeś w meczach derbowych przeciwko Czarnym Słupsk. Jest takie napięcie przed takim spotkaniem? Znaczy jest to inne uczucie, bo jest zapełniona hala, jest dobra atmosfera, to na pewno daje więcej energii i chęci do gry. Na pewno fajnie jest zagrać w takim meczu. No i na pewno z takim porządnym impulsem ze zwycięstwem zakończy sezon. No na pewno chcielibyśmy tego. Za chwilę wrócimy do koszykówki, teraz o piłce ręcznej, podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet i zapowiedź tego, co będzie się działo, bo tam sezon jeszcze się nie zakończył. Podsumowanie rywalizacji play-off. Start Elbląg lepszy od Energia ZS Koszalin, choć w drugim spotkaniu Energia wygrała 25-21, jednak w pierwszym meczu Start wygrał różnicą 7 trafień. Pogoń Baltika Szczecin wygrała z AZS-em Łączpolem AWFiS Gdańsk i awansowała do półfinału. MKS Lublin wygrał z Piotrkowią 35-19 i również jest w półfinale. Wistal Gdynia wygrał na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 29-23 i awansował do półfinału fazy play-off. Program rywalizacji na najbliższy weekend w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Mecze półfinałowe. Pogoń Baltika Szczecin podejmie Wistal Gdynia, MKS Lublin zmierzy się ze Startem Elbląg. Podobnie jak rywalizacja o miejsca od 5 do 8, AZS Łączpol AWFiS Gdańsk podejmie Zagłębie Lubin, Piotrkowia Piotrków Trybunalski podejmie Energę AZS Koszalin. Mecze o utrzymanie UKSPCM Kościerzyna podejmie Ruch Chorzów, KPR Jelenia Góra rywalizować będzie z Olimpią Beskid Nowy Sącz. Tak już na podsumowanie tego, co się działo w bieżących rozgrywkach, tak na zakończenie praktycznie tego sezonu zasadniczego, taka bomba. FIBA mówi, będzie ciężko tutaj dopuścić do rywalizacji reprezentację Polski ze względu na Stelmet Zielona Góra, który zgłosił się do rozgrywek prywatnych. Tak to FIBA potraktowała. Uważasz, że to jest dobry krok ze strony FIBA, żeby w ten sposób potraktować rozgrywki ligowe czy jakiś kraj, który bierze udział w takich zmaganiach? Nie, myślę, że te rozgrywki są od bodajże 16 lat Euroligi i cały czas to funkcjonuje i nie wiem, dlaczego teraz FIBA chce zabronić zespołom grać w tych ligach, bo stworzyła swoją własną ligę. No tak, ale tak trzeba powiedzieć, że mimo wszystko te rozgrywki dodatkowe europejskie to jest w pewien sposób obciążenie. Widać, że trochę idzie to w stronę NBA, żeby zamknąć taką ligę na zaproszenia. Zresztą tak w tej chwili to obowiązuje, że nie najlepsze drużyny, a te, które są zaproszone, przeważnie rywalizują. Dobry to jest kierunek, jeżeli chodzi o rozwój koszykówki w Europie? No nie wiem, no, drużyny podlegają pod FIBA, także reprezentacja też powinni na pewno dojść do porozumienia i przecież największe zespoły też z całej Europy grają w tych ligach i na pewno jakoś się powinni dogadać. No na pewno dla naszego rozwoju koszykówki tutaj polskiej to byłby na pewno krok do tyłu. No tak, na pewno. No. Dlatego no, mam nadzieję, że Stelmet i PZKosz zrobią to, co będzie najlepsze dla polskiej koszykówki. Koniec sezonu już się zbliża wielkimi krokami. Co po takim meczu ze Słupskiem? No na razie wrócę do domu, tam do rodziny, a córka chodzi do szkoły, a później zobaczymy o przyszłości, pomyślimy jeszcze. Na razie musimy dokończyć ten sezon. Właśnie, będziemy kończyć ten sezon. Już w niedzielę zespół koszański zmierzy się z Energią Czarnymi Słupsk. Kibiców wszystkich na ten mecz serdecznie zapraszam. Na pewno koszykarze się zmobilizują o to, by efektownie zakończyć ten sezon i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W niedzielę, godzina 20 tutaj w tej hali, AZS zmierzy się w pojedynku derbowym z Energią Czarnymi Słupsk. Na dzisiaj to wszystko. Moim Państwa gościem był Piotr Dąbrowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.